Danuta Cholecka rozkleiła się na wizji. Bez wahania oddam życie. Niemal 2 miesiące temu Danuta Cholecka straciła syna. Niedługo po tragedii dziennikarka wróciła do pracy na antenie telewizji Republika i choć stara się zachować profesjonalizm, to bywają momenty, że emocje biorą górę. Tak było podczas czwartkowego programu Dzisiaj, kiedy zdobyła się na bardzo szczere wyznanie. Syn Danuty Choleckiej zmarł w wieku 31 lat. Julian Dunin Cholecki zmarł 9 lipca w wieku zaledwie 31 lat. Po tej rodzinnej tragedii Danuta Cholecka zniknęła z wizji. Wielu widzów zastanawiało się, kiedy wróci do pracy. Okazało się jednak, że dziennikarka dość szybko na nowo zajęła się swoimi obowiązkami zawodowymi i tydzień po pogrzebie syna pojawiła się w studio. Poprowadziła wówczas wieczorny serwis informacyjny, wykazując się przy tym ogromnym przygotowaniem i profesjonalizmem. Dziennikarka szybko wróciła do pracy. Jak przekazał serwis Świat Gwiazd, Danuta Cholecka w grafiku do końca lipca miała wpisany urlop, jednak w pracy zjawiła się znacznie szybciej niż przewidywano. Okazuje się jednak, że dziennikarka miała ku temu ważny powód, o którym wspominać miała już podczas pogrzebu syna. Pan prezes Sakiewicz od razu dał jej urlop do końca miesiąca. Ona jednak chciała wrócić. Już na pogrzebie mówiła bliskim, że nie chce zamknąć się w domu, że praca, która jest jej pasją i miłością, a przede wszystkim kontakt z ludźmi, ją ratuje, przekazał informator Świata Gwiazd. Danuta Cholecka rozkleiła się na wizji. Podczas ostatniego wydania programu Dzisiaj, na antenie telewizji Republika Cholecka nie potrafiła ukryć emocji. Dziennikarka zapowiedziała materiał o Nocy Perseidów. Wyjątkowe zjawisko. Noc Perseidów to jeden z najpiękniejszych momentów, jakie można zaobserwować na niebie. Od ostatniej nocy przez kilka kolejnych mamy okazję podziwiać je w pełnej krasie. Spadające gwiazdy, bo tak o nich mówimy, podobno mają w sobie moc. Gdy taką gwiazdę zobaczymy, trzeba pomyśleć marzenie, bo istnieje duża szansa, że się spełni. Tuż po programie prowadząca zdobyła się na szczere wyznanie. W oczach było widać łzy, a jej głos się załamał. Następnie zwróciła się do widzów. Mają Państwo marzenia? Warto je zanieść do nieba. Ja też mam takie jedno, za które bez wahania oddam życie, przyznała na antenie TV Republika.